Krystian Lubin, kandydat do Sejmiku Dolnośląskiego. Panie Krystianie, jak na tak młody wiek przyzna Pan, że ma Pan bardzo bogaty dorobek i doświadczenie już zawodowe. Jest Pan założycielem, inicjatorem Stowarzyszenia Aktywni Borów Dzierżków. Był Pan posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży. Skąd taka pasja działania i taka aktywność? W pracowitości nauczyli mnie rodzice. Najpierw musiałem odrobić lekcje, dopiero później mogłem pójść się bawić, więc jakby wychowywałem się w duchu właśnie takiej dużej aktywności społecznej. Też bardzo dużo pomagałem swojemu tacie, który był na przykład sołtysem wsi Dzierżków i wspólnie realizowaliśmy wiele inicjatyw, projektów, jak chociażby budowa boiska sportowego czy 700-lecie naszej wsi. Więc tutaj rodzice zakrzewili we mnie taką pasję do działania, ale także sam zawsze chętnie działam, stąd pomysł na powołanie Stowarzyszenia Aktywni Borów Dzierżków. Stowarzyszenia, które skupia mieszkańców dwóch wsi, dwóch sąsiadujących wsi, czyli Borowa i Dzierżkowa. To jest bardzo dobry przykład na pokazanie mieszkańcom innych sołectw, innych, także w innych gminach, jak prawidłowo można współpracować pomiędzy dwoma sołectwami. Obecnie stowarzyszenie realizuje wiele projektów, z czego jestem bardzo dumny i cieszę się, że jest tak wiele chętnych osób w naszych miejscowościach do działania. A jakie były cele, jakie cele przyświecały przy tworzeniu tego stowarzyszenia i czy dzisiaj po półtorej roku działalności te cele są realizowane? Mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że cele są realizowane, ponieważ chciałem obudzić troszeczkę mieszkańców naszych wsi do działania, do wyjścia poza pewne ramy. To znaczy, że nie zawsze ośrodek kultury musi zorganizować festyn, nie zawsze gmina musi zrobić coś u nas na wsi, lecz możemy sami, możemy sięgnąć po środki z Unii Europejskiej i po takie środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich sięgnęliśmy. Obecnie budujemy dwie altany przy świetlicach wiejskich w Borowie i w Dzierżkowie. Altany jeszcze w ciągu kilku dni zostaną oddane mieszkańcom do używania, ale także chociażby realizujemy projekt Aktywnie realizują odnowę wsi dolnośląskiej. Projekt, który polega na promocji naszych wsi, na zakupie materiałów promocyjnych, które będziemy mogli przekazywać naszym partnerom z innych stowarzyszeń z całej Polski, a taka współpraca jest. Także dzisiaj z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że cele naszego stowarzyszenia są realizowane. Oczywiście mamy bardzo dużo planów na przyszłość i będziemy je chcieli wdrażać sukcesywnie w życie. Czy tworzenie tego typu stowarzyszeń to jest dobra metoda aktywizacji ludności z tych obszarów wiejskich i mniejszych miast? Ja uważam, że to jest najlepsza metoda, dlatego że to mieszkańcy sami zakładają stowarzyszenie, sami są odpowiedzialni za to stowarzyszenie. Stowarzyszenie też działa w odniesieniu o porozumienie mieszkańców, czyli zbiera się walne zebranie i to większość decyduje o tym, co chce robić w danej miejscowości, czy jaki projekt realizować, więc trzeba znaleźć szerokie porozumienie wśród członków, aby móc przekonać ich do swoich racji. Także ja zawsze wszystkich zachęcam do zakładania stowarzyszeń, do takiej oddolnej inicjatywy, która jest bardzo ważna, tym bardziej, że zarówno Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w którym pracuję, ale także m.in. środki unijne dają ogromną szansę do działania, do realizowania kolejnych inicjatyw na rzecz naszych mieszkańców. Dlaczego w dobie migracji młodych ludzi za granicę do większych miast Pan zdecydował się pozostać tutaj, na swoim terenie i jeszcze tak aktywnie działać na jego rzecz? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ lubię swoją miejscowość, lubię swoją gminę. Pomimo, że pracuję we Wrocławiu, nie chciałem się tam wyprowadzać do dużego miasta, pomimo, że to są całkiem inne perspektywy. Codziennie do pracy dojeżdżam, pomimo tego, że zabiera mi to bardzo dużo czasu. Wolę mieszkać na wsi, działać u mnie na wsi, ponieważ tutaj uważam, są wbrew pozorom większe możliwości do wspólnego działania. Każdego się zna, z każdym sąsiadem można porozmawiać, można prowadzić tak zwany szeroki dialog społeczny i można aktywnie działać zarówno w stowarzyszeniu, ale także współpracować bezpośrednio z radnymi gminy, z panem wójtem i za tą współpracę dzisiaj mogę podziękować, bo bardzo ją cenię. Do tego wszystkiego, o czym tu już rozmawialiśmy, zdecydował się Pan jeszcze kandydować do Sejmiku Dolnośląskiego. Dlaczego?
ponieważ uważam, że w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego brakuje przedstawiciela, który będzie przedstawicielem małych miejscowości, czy małych miejscowości, ale także wsi. Ja aktywnie działam, tak jak Pani zauważyła, w stowarzyszeniu, ale także współpracuję z Fundacją Świętej Jadwigi w Morawie, z lokalną grupą działania Szlakiem Granitu, czyli tutaj z terenów małych miasteczek lub wsi. Chcę aktywnie walczyć, zabiegać o środki dla naszych stowarzyszeń, naszych fundacji, ale także na przykład dla naszych parafii na remonty zabytków. Ważnym elementem też będą środki na remonty dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Z tą informacją musimy dotrzeć, bo o ile duże spółdzielnie mieszkaniowe, które brały udział w procesie tworzenia nowego RPO, wiedzą i mają informacje na ten temat, o tyle mniejsze wspólnoty nie do końca wiedzą, że będą mogły sięgać po środki unijne. Z tą wiedzą będę chciał do nich dotrzeć. Dlatego priorytetów w Sejmiku jest bardzo dużo. To są także kwestie infrastruktury i kluczowych inwestycji w naszym regionie, jak obwodnica Szczegomia, obwodnica Świdnicy czy obwodnica Dzierżoniowa. I o to także będę w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zabiegał, ale kluczową sprawą jest współpraca z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami miast, między innymi w ramach aglomeracji wałbrzyskiej, ale także poza nią. Ja od kilku lat intensywnie współpracuję z wieloma samorządowcami na terenie ziemi wałbrzyskiej i chciałbym jako radny sejmiku dalej tę współpracę kontynuować. Jak oceniłby Pan swoje szanse? No, to wyborcy zdecydują 16 listopada, na kogo będą chcieli oddać swój głos. Ja startuję z listy numer 4, z listy Platformy Obywatelskiej RP. Nasza lista jest mocna. Liderem naszej listy jest pan prezydent Roman Szołemej, który Wałbrzych zmienił, ale jak powiedział ostatnio pan prezydent Murdzek, dał nadzieję mieszkańcom na lepsze życie. Także zachęcam wszystkich przede wszystkim do wzięcia udziału w tych wyborach, bo to frekwencja jest najważniejsza. Jeżeli Państwo zdecydujecie, aby oddać swój głos, na mnie będę bardzo wdzięczny. Właśnie wspomniał Pan o frekwencji. Wydaje się, że dzisiaj ta niska frekwencja jest największą bolączką wszystkich kandydatów. Jak Pan uważa, dlaczego tak jest i jak można sobie z tym problemem radzić? Frekwencja rzeczywiście jest dużym problemem, aczkolwiek wybory samorządowe cieszą się dosyć dużą popularnością w stosunku do innych wyborów, na przykład do Parlamentu Europejskiego. Ale ja pamiętam historię sprzed 4 lat, gdy staraliśmy się o jak najwyższą frekwencję w gminie Dobromierz. Wtedy do wyborów szliśmy z hasłem Czas na zmiany. I mieszkańcy dostrzegli to, poszli w bardzo dużej liczbie, ponieważ frekwencja w gminie Dobromierz była najwyższa w całym powiecie świdnickim, a w niektórych sołectwach wynosiła nawet 70%, co jest rzadkością u nas. Dlatego ważne jest, żeby wyjść do wyborców, pokazać im, że wybory do sejmiku, ale wybory do Rady Powiatu, do Rad Gmin i Miast, wybory na wójtów i burmistrzów są niesłychanie ważne, bo to od nas, od tych wyborów będzie decydować przyszłość naszych miast, gmin, wsi. Dlatego musimy wszyscy, Szanowni Państwo, pójść na wybory i mądrze wybrać. W jaki sposób zamierza Pan przekonać do siebie wyborców? Ja robię to już cały czas, od kilku tygodni prowadzę dosyć intensywną kampanię wyborczą w regionie wałbrzyskim, na terenie powiatu świdnickiego, powiatu wałbrzyskiego, ale przede wszystkim od kilku lat współpracuję z bardzo wieloma osobami na naszym terenie, ze stowarzyszeniami, z fundacjami i to do tych osób najczęściej docieram. Nie jako ktoś, kto robi kampanię tylko i wyłącznie przed wyborami, ale osoba, która cały czas działa i chce także działać w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Proszę na zakończenie w kilku zdaniach przekonać wyborców do oddania głosu właśnie na Pana. Szanowni Państwo, 16 listopada zdecydujemy o przyszłości naszego regionu. Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego są niesłychanie ważne. Przy urnie wyborczej proszę o oddanie głosu na moją osobę. Lista numer 4, pozycja numer 15. Za każdy głos będę wdzięczny, a więcej o mojej osobie, a także o moim programie wyborczym znajdziecie Państwo na krystianulbin.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.